Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej Castrol Edge, który pracował w Volvo V50. Przesyłka została dostarczona przez wielozadaniowego Krzycha. Volvo V50, wymiana oleju i zastosujemy sobie pukankę do silnika. Zrobię to trochę inaczej niż robiłem to ostatnio. Spuścimy sobie ten stary olej, wyciągniemy stary filtr, założymy sobie filtr nowy, wlejemy sobie świeżego oleju, wziąłem jakiś tam budżetowy. Teraz budżetowy olej to jest 100-120 zł, takie są ceny najtańszych, przynajmniej do tego auta 5230. Zalejemy sobie nowy olej, nowy filterek i wtedy dopiero wlejemy sobie tą pukankę. Przed pukanką, czyli będzie to po lewej stronie, a to co jest po pukance po prawej. No i tutaj możecie sobie sami zaobserwować. Przed pukanką no jest taki jasno-brązowawy nalot moim zdaniem, który rzuca się w oczy, a po pukance tego po prostu nie ma. Link do jego kanału na YouTubie zostawiam w opisie filmu i zawiera, poza upominkami, za które dziękuję, próbkę numer 1 olej nowy oraz próbkę numer 2 olej przepracowany, szczególnie co później. Dodatkowo kolejne dwie próbki to odpowiednio olej Ford i Volvo Formula Super, próbka oleju świeżego oraz przepracowany z pukanką TEC 2000 po około 30 minutach pracy na postoju. Więcej o tym zabiegu na kanale wielozadaniowego Krzycha, link do filmu umieszczę również w opisie filmu. Zajmiemy się wyłącznie dwiema pierwszymi próbkami. Standardowo rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Volvo V50, rok produkcji 2008, silnik 2.0 diesel, 136 koni mechanicznych z filtrem cząstek stałych, przebieg ogólny 303 tysiące km. Właścicielem jest 33-letni Krzychu, stosujący zasadę, że olej powinien być wymieniany po około 10 do 12 tysięcy km. Do samochodu zalany został olej Castrol Edge 5W30C3 klasa API SN łamane przez CF. Jeśli chodzi o zalecenia producenta silnika w stosunku do środka smarnego, to są one zgodne z tym, co teraz widzicie. Bohater tego odcinka przejechał na tym oleju 12 tysięcy km. Eksploatacja miasto-trasa rozkłada się porówno. Dominuje eksploatacja na odcinkach z przydziału od 10 do 20 km. Olej został wymieniony po 9 miesiącach eksploatacji. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego monitorowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 67,8 mm2 przez sekundę
temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,9 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Znamy wyniki dla oleju świeżego. Możemy je skonfrontować z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że wyniki pokrywają się ze sobą. Pora na olej, który pracował w silniku. Aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak dla oleju świeżego. Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 46,6 mm2 przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 9,1 mm2 przez sekundę, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 181, a to oznacza, że otrzymujemy bardzo niepokojące wyniki. Zjazd lepkości w temperaturze 40 stopni Celsjusza o blisko 1/3 w stosunku do początkowego stanu oraz w temperaturze 100 stopni Celsjusza o blisko 1/4. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych otrzymujemy wyraźny sygnał, że temat dopasowania tego oleju do badanego silnika wymaga dokładniejszych weryfikacji. Standardowo kluczowa sprawa to namierzenie źródła takiej zmiany, czy występuje ona po stronie silnika, czy po stronie oleju. Właściciel tego samochodu posiada go od lipca 2019 roku. Przebieg wtedy wynosił około 205 tysięcy km. Od tego momentu Volvo jeździło na oleju Castrol Edge 5W30. Wymiany oleju silnikowego i kompletu filtrów były wykonywane zazwyczaj co 9-12 tysięcy km. Przy wymianie oleju stosowana płukanka do silnika. Pojawia się znak zapytania, jaka była historia tego samochodu, zanim trafił w ręce wielozadaniowego Krzycha. Czy problem jest z kategorii nabytych w wyniku długoletnich praktyk, takich a nie innych, czy też związany z jakąś aktualną usterką, awarią, czy też niedopasowaniem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Zapraszam do aktywnego włączania się w prowadzone eksperymenty oraz do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!